Dzisiejsza Ewangelia to słowo, które nam wszystkim jest bardzo dobrze znane. W tej przypowieści mamy także starszego brata. To jest człowiek, który jest pełen buntu, złości, niechęci w tej swojej relacji braterskiej, ale też w tej relacji do Ojca. Wiemy, że Ojciec jest symbolem Boga. Więc ten starszy brat ma w sobie niechęć i złość do Boga. I być może w Twoim życiu też jest tak, że masz w sobie złość i bunt, bo Bóg nie spełnił tego, czego chciałeś, czego od Niego oczekiwałeś. Więc ta Ewangelia dzisiaj zaprasza nas do tego, abyśmy widzieli, że Bóg daje nam przede wszystkim życie wieczne, że nasza wiara, pójście za Jezusem, to nie jest pójście za kimś, kto ma nam błogosławić tylko na poziomie sukcesu, ale że daje nam życie wieczne, a to jest coś więcej, niż Ty możesz się spodziewać i oczekiwać.